Cześć, melduje się Kobikowski. Jak już wspomniałem w ostatnim odcinku, teraz trochę uwagi poświęcimy nowej, strategicznej grze planszowej od Kobi. To jest Tank Wars, wojny czołgów. No jestem bardzo ciekawy, co tym razem Kobi przygotowało nam. Tu przygotowało we współpracy chyba z inną firmą, mianowicie Board Games. Nie wiem, czy to jest najlepsza nazwa dla firmy z takiego marketingowego punktu widzenia. Słuchajcie, autorami tej gry, jak widzimy, są Sebastian Srebro i Karol Pawlik. Zobaczymy, co tutaj panowie obmyślili, jak to będzie się prezentować. Słuchajcie, planuję, że ten pierwszy odcinek będzie takim typowym unboxingiem. Zobaczymy, co jest w środku. I postaram się później też szybko skonstruować te nanotanki, nanopojazdy, jakie są do zbudowania w tej grze, ponieważ no, częścią zabawy, jaka została tutaj przewidziana, jest zbudowanie no, tych takich pionków do gry, które, jak się domyślam, będą miały różne funkcje, bo mamy tam odpowiednio pojazd zwiadowczy, czołg ciężki i działo samobieżne. No, zobaczymy, jak to będzie się prezentowało. Zapraszam na filmik. Przednia część opakowania z ładną grafiką z przodu, podoba mi się, z tyłu, tutaj właściwie się niewiele dowiadujemy, tylko mniej więcej zasygnalizowane mamy tutaj graficznie, czego możemy się mniej więcej po tej grze spodziewać wizualnie. Nie mamy jeszcze żadnych zasad, jedyne co spis tutaj elementów oraz widzimy, że będziemy mieć M12 Gun Motor Carriage, czyli właśnie działo samobieżne amerykańskie, ale tu w tym wypadku alianckie, Churchill 7 oraz Humber AC jako pojazd zwiadowczy, a po stronie niemieckiej mamy pojazdem zwiadowczym będzie SDKF Z222, czołgiem ciężkim będzie Tygrys oczywiście, a Hummel będzie działem samobieżnym. Dobra, tutaj są chyba te plomby, raz, dwa, tutaj mamy, tak, pakowane to było 27 sierpnia, dobra, i zobaczmy, co tam się dzieje, dobra, no to teraz tak, tutaj spróbuję to ogarnąć, o, tutaj są jakieś karty, więcej kart, kostki. Aha, tu chyba, wiecie co, podejrzewam, że jeżeli chodzi o woreczki, to jest podział na pojazdy alianckie i na niemieckie, tak? Instrukcja. I tutaj, wow. I tutaj mamy do wypchnięcia jeszcze takie elementy kartonowe. I domyślam się plansze do gry. Zaraz to sobie zobaczymy. Może po kolei, bo teraz zrobiło się dosyć tłoczno tutaj. Dobra, mamy instrukcję. Wymienione są też elementy, no właśnie jeszcze raz, te wszystkie elementy składowe. O, tego tak wiecie, ja sobie na spokojnie zapoznam się z tym. Tutaj, słuchajcie moi drodzy, nie na wizji, pomiędzy odcinkami, bo planuję tak, że odcinkiem drugim będzie starcie. Już będziemy grać w tą grę. No to jest powtórzenie w innym języku, czyli tak, to jest instrukcja. Dobrze mówiłem, czyli teraz pierwszy filmik to jest ten unboxing powiązany z... Dobra, czekajcie, zaczniemy tutaj sobie, zobaczymy, co tutaj jest na przykład. Mamy unboxing, obejrzenie elementów i będzie też przedstawienie tych pionków do gry już po zbudowaniu. No ładnie, ładnie się prezentują te elementy. To słuchajcie, no musimy się z tym zapoznać. Tu jakieś widzimy znaczniki przebicia, radio, jakieś rozpoznanie chyba. No jestem ciekaw, co tutaj będzie. Dobra, i tutaj mam SDKFZ 222, Churchill, M12 i Humber AC. Dobra,
takie karty. To są karty do tych pionków poszczególnych. Rozumiem, że każdy będzie miał troszeczkę swoją specyficzną rolę. No słuchajcie, no obecnie tutaj bez kontekstu, bez wiedzy na ten temat, to tylko mogę się jedynie domyślać, o co tu chodzi. O, a tu mam jeszcze jakieś kosteczki do gry, tak? Przy czym to jest normalnie K6, tak? Od 1 do 6. A tu mamy A, B, C, D, E, F. No dobra. Dobrze. I teraz tu będziemy mieć woreczek z pojazdami niemieckimi i woreczek z alianckimi. Jest to chyba tak ciekawie pomyślane, że w domyśle na przykład można to dorwać się do tej gry wraz z kolegą, albo brat z bratem i każdy składa po prostu swoje pionki do kupy. No, domyślam się, że nie za każdym razem, ale pomysł fajny. Dobra, czas to złożyć. Okej, nasze nano pojazdy do gry zostały już zbudowane. Prezentuję Wam tutaj wszystkie na jednej z plansz do gry. Takie plansze są dwie. Każdy z graczy posiada własną, na której ustawia, przemieszcza i przemieszcza swoje pojazdy. Tutaj jest miejsce na takie karty właśnie pojazdów. Tu ja akurat ustawiłem te alianckie. Na to kładzie się dodatkowe wskaźniki. W międzyczasie, słuchajcie, próbowałem też troszeczkę liznąć przepisów i do gry, zasad gry, i mogę jedynie na razie stwierdzić, że są chyba dobrze zbalansowane, to znaczy nie są prostackie, takie, że za proste, ale nie są też przesadnie skomplikowane. Natomiast w pełni ocenię to dopiero, kiedy dobrze poznam te zasady gry i będę już mógł rozegram kilka rozgrywek, z czego co najmniej jedną chcę właśnie wpleść w treść, w zawartość kolejnego odcinka na temat tej gry na moim kanale. Mam nadzieję, że to wideo powstanie zanim wszyscy osiwiejemy. Tak, ja wiem, nie jestem za dobry w tego typu seriach, ale naprawdę chcę taki drugi odcinek nakręcić, kiedy będzie widać całą rozgrywkę. Mam nadzieję, że uda mi się zwerbować do tego mojego syna, tylko że teraz szkoła, wiadomo, więc no tutaj leży problem. Słuchajcie, a teraz szybciutko rzucimy sobie okiem na, w tym odcinku rzucimy sobie jeszcze szybko okiem na te nano pojazdy. Słuchajcie, nano pojazdy budowało się oczywiście, no dla mnie to jest po prostu czysta przyjemność. Ja wielokrotnie wyrażałem się, że uwielbiam nano tanki, nano pojazdy w tym przypadku. I no, co mogę powiedzieć? Mamy tutaj po trzy pojazdy z każdej ze stron. Zieloni alianci i jasnoszarzy Niemcy. Tutaj ciekawe jest to, że właściwie taką powtórką, czymś, co już naprawdę znamy, jest jedynie tygrys. Mianowicie ten tygrysek. Mi się wydaje, że on chyba jest identyczny z tymi ostatnimi iteracjami z pudełeczek. Tak, bardzo fajny model. Bardzo mi się podoba ten element tutaj właśnie tej lufy, bo tak jak zresztą podkreślałem nie raz, nanotanki też są bardzo fajnym źródłem części oczywiście, tych drobnych, takich często niespecjalistycznych właśnie, tylko takich no, ciekawych bym powiedział, do wykończeń, do detali, o w ten sposób. Dobra, więc Tygrys jedyneczka wygląda tak, jak już tutaj chwyciłem, tu z tyłu te obudowy wydechów są zaznaczone, tutaj jakby włazik, kosz z tyłu też, ta wieża no taka tu jest, bym powiedział, bardziej przypomina troszeczkę Leoparda jedynkę, ale jest po prostu ok, bardzo mi się to podoba. Oczywiście słuchajcie, najmniej z tych wszystkich pojazdów, najmniej podobają mi się te pojazdy rozpoznawcze Humber AC oraz SDKF Z222. Ale doceniam próbę odwzorowania. No oczywiście problem polega na tym, że te małe pojazdy, które w rzeczywistości pewnie były dwa razy mniejsze niż te wszystkie czołgi, no trudniej odwzorować w tak małej skali.
Na przykład SDKFZ 222 wygląda w ten sposób. No, ciekaw jestem, dlaczego tutaj akurat nie użyto właśnie któryś z tych kółek takich, tych mniejszych. Na przykład, wiecie, takich jak tutaj, nie? Żeby było to w ten sposób. Nie wiem, czy one by nie lepiej pasowały, ale jest ok, jest ok. Co ciekawe, w obu tych pojazdach rozpoznawczych wieżyczką z działkiem, czy też karabinem maszynowym jest element, który został wprowadzony z myślą o pancernikach, to znaczy generalnie o tych ogromnych okrętach w skali 1 do 300. Jakieś takie działko przeciwlotnicze tutaj z tarczą, tarcza chroniąca strzelca i działko, zamek po prostu zarysowany. I tutaj sprawdza się oczywiście w 100% bardzo dobrze, tak? Więc taki to jest SDKFZ 222. To jeszcze kończąc Niemców, spójrzmy na Hummela, który bardzo mi się podoba. Znaczy, powiem tak, świetnie podoba mi się ta nadbudówka. Oczywiście to są takie te grube powierzchnie, takie ciosane, takie strasznie grubo i można powiedzieć zbyt solidnie oczywiście, ale mamy w głowie, że to są nanotanki, tak? Tutaj trzeba takie nawet rzeczy, które są cieniutkie, malutkie, drobne, trzeba, żeby były, trzeba je zrobić na grubo, bo inaczej po prostu by się nic nie trzymało. Natomiast tutaj zastanawiam się nad tym podwoziem. Tutaj nie wiem, jakoś tak bym coś chciałbym wykombinować, żeby ten rząd tych kół jezdnych był troszeczkę niżej. W ten sposób to one są, słuchajcie, one są, mój palec też jest akurat wykrzywiony, nie? Ale generalnie one są w powietrzu, nie? Czołg stoi na tych tutaj zewnętrznych kołach, tak? Duża armata, a tutaj na zawiasie też ciekawe elementy. Dobra, tutaj jeszcze tylko szybko sobie rzucimy, tak, na Humber AC, podobne rozwiązania do co SDKFZ 222. Troszeczkę inne kształty. Spójrzmy sobie. No, czy on jest dobrze odzorowany? No chyba tak. No, na ile się dało, to jest zrobiony, nie? Bardzo podoba mi się Churchill, siódemeczka, Mark 7. Naprawdę fantastico. Tutaj nie mam się do czego doczepić. Bardzo mi się podoba. To jest ten, wiecie, to już jest z zabudowanymi gąsienicami, tak? Z tymi błotnikami wokół gąsienic. Ta wersja. I z długą armatą. Dobra. Bardzo fajnie. No i na koniec M12 Gun Motor Carriage. Bardzo fajny. O, no nie wiem, czy po prostu nie tak nie byłoby lepiej, gdyby zrobić w tym Hummelu też tak samo, nie? Czy on wcale nie byłby chyba za wysoki. Ale dobra, zostawmy. To może chodziło o jakaś magia elementów, żeby nie przesadzić z liczbą elementów. Dobra, tak to wygląda. Więc widać, że jest sporo ciekawych elementów. Słuchajcie, drobne. Tutaj, ale mi się wydaje, że teraz tak, złożymy sobie już te pionki do gry i one chyba będą już lądować, mi się wydaje, w pudełku z całą grą. No, nie będziemy ich ciągle rozkładać i składać. I mi się wydaje, że właśnie w związku z tym, że te tutaj konkretnie modele są dołączone do całej gry i bez nich po prostu ta gra, za którą płacimy na pewno dużo w tym zestawie, staje się niekompletna, więc wątpię, żeby... I też chyba nie polecam tego konkretnie zestawu z grą jako do źródła części, tak? No ale ktoś tutaj się uprze i znajdzie jakieś elementy, które go tutaj super interesują, to można sobie, słuchajcie, jakieś zrobić pionki do tej gry, można sobie zrobić z czegoś innego, nie? Z jakiegoś nawet, z jakiegoś kartonu, jakieś malutkie modele, jakieś sobie skleić plastikowe i tak dalej. Dobra, słuchajcie, widzę, że tutaj chyba kończy mi się bateria, też w ogóle jest jakaś klątwa nad tym wideo, już tyle dni minęło od tego pierwszego momentu, kiedy nagrałem pierwszą część. Dobra, słuchajcie, pierwszy fragment, to intro całe do tego filmu. Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za uwagę, będziemy kontynuować temat. Ja oczywiście też muszę tutaj coś zrecenzować, jakiś normalny zestaw w międzyczasie. Trzymajcie się, do zobaczenia.
Cześć.